pytanie dzisiaj bardzo szybciutko, bez długiego wstępu. Wiem, że niektórzy na to czekają, a więc poradnik, jak w 10 minut stworzyć swoją pierwszą w życiu aplikację w Delphi. Pamiętajcie przy okazji, żeby pobrać tego Delfiaka, póki jeszcze jest darmowy. Jeśli będziesz oglądał ten poradnik, czy oglądała za kilka lat, to warto sprawdzać stronę Embarcadero, czy być może później to będzie inaczej się nazywało, i stamtąd pobierać Delphi, próbować programować. Ja postaram się przygotować kilkanaście, a kto wie, czy nie więcej poradników, jak sobie w tym radzić, bo tutaj będę miał Wam, co mam nadzieję, do powiedzenia i przekazania. Nie, słuchajcie, mówimy dłużej, nie mówię dłużej, wszystkiego Wam dzisiaj nie pokażę. W zasadzie to będzie tylko na takiej zasadzie, żeby poobserwować, co ja robię, co klikam, żeby przejść kolejne etapy, jak stworzyć formatkę. Później, w kolejnych częściach, będę Wam opowiadał sukcesywnie, dokładniej na temat samego środowiska i tak dalej, jak to będzie wyglądało. A zatem bierzemy się do rzeczy. Odpalamy, słuchajcie, Delphi Berlin, najnowszą wersję właśnie, to najnowsza na dzień dzisiejszy, kiedy kręcę poradnik, to jest Delphi Berlin. No, coś mi się tu nie odpaliło, jeszcze raz klikam. Już mi się uruchamia, proszę bardzo, tak to wygląda. Nie będę Wam tutaj opowiadał o procesie instalacji, ponieważ to każdy pewnie sam przejdzie. Proszę bardzo, mamy odpalonego Delphiaka. Jak zacząć tutaj, jak szybciutko stworzyć pierwszą aplikację? Interfejs wydaje się być duży. Jak ktoś działał wcześniej w Microsoft Visualu, to pewnie tu jest całkowicie wszystko odmienne. Jak sobie tutaj radzić? Zobaczcie, ja Wam pokazuję to taką drogą, jaką ja najczęściej działam. Oczywiście tu można te rzeczy zrobić na milion różnych sposobów. Spójrzcie, kieruję swoją myszkę w kierunku takiej oto tutaj tajemniczej ikonki. Ta właśnie ikonka, ja od niej zaczynam tworzenie plików. Oczywiście można stworzyć sobie tutaj create, można create new project, no można wiele rzeczy. Ja tą ikonkę dlatego, że jak w nią kliknę, to pojawia mi się okienko, jak widzicie, z którego mogę wybierać różne później formatki, które chcę robić i tak dalej, ale o tym nie będę teraz mówił. To, co nas interesuje na dzień dzisiejszy, jak widzicie, klikam tutaj sobie w różne ikonki, muszę się ustawić na Delphi Projects, a w tym Delphi Projects muszę wybrać co? VCL Form Applications, a więc wybieram, klikam OK. Spójrzcie, pojawiła nam się tradycyjna formatka, którą pewnie znacie z Microsoft Visualowych aplikacji, którą można tak podobnie jak i tam rozciągać. Pewnie spodziewacie się, i dobrze, że będzie można tu położyć jakieś komponenciki, jakieś batony, jakieś pola edycyjne, memo. Oj, dużo by omawiać, gdzie one są, jak tutaj się w tym wszystkim poruszać. Spójrzcie, gdy jesteśmy w widoku formatki, co na dole mamy taką zakładkę, widać tutaj design, to po prawej stronie w domyślnym layoutie, ułożeniu tego całego środowiska IDE mamy właśnie różne komponenty w takich oto zakładkach. One tak działają, że jak sobie kliknę jakąś zakładkę, to ona się rozwinie, pozostałe się zwiną. Mogę sobie tutaj troszeczkę przesunąć. Na razie nie będę omawiał pozostałego tutaj, powiedzmy, okienka na górze, gdzie mamy projekt. Ale proszę bardzo, w standardowej zakładce mamy to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli szybciutko jakieś pole typu label, edit, memo, button, checkbox, radio button i tak dalej. To jest Wam znane i z Microsoft Visuala, i z Basic for Androida, Basic for Java. No wszyscy się posługują takimi kontrolkami. To chyba typowe w programowaniu okienkowym, bo ja też będę mówił, jak widzicie, o programowaniu okienkowym, a nie o jakiejś konsoli, bo wiele osób zabiera się za poradniki do pokazywania, powiedzmy, jak stworzyć aplikację pierwszą w Delphi, w jakimś tam języku i wszystko, tfu, znowu się oplułem, kurczę, w konsoli. Nienawidzę konsoli, żartuję troszeczkę, po prostu ja uwielbiam programować w okienkach. Dobra, mamy formę, jak to uruchomić? Sprawa jest prosta, szukamy takiego zielonego przycisku, to mi się tutaj troszeczkę już, słuchajcie, poprzesuwało. Ja go powinienem przesunąć może o tak, gdzieś tutaj sobie, to można złapać i przesunąć. No dobra, niech będzie tutaj. Klikam ten zielony przycisk, jak widzicie, Run Without Debugging. Na początku, tutaj jak sobie rozwiniemy, to widzimy, słuchajcie, czy mamy ustawiony profil Debug czy Relays. No to już jest Wam pewnie znane i z naszego punktu widzenia na tą chwilę jest to nieistotne. I tak będzie działało i tak. To nie to, co w Eclipse. Słuchajcie. Mamy formatkę, a więc możemy kliknąć tę ikonkę, proszę bardzo, i już program nam się kompiluje. Skompilował się, teraz się uruchamia. Ale oczywiście zauważyliście zapewne, że formatka jest pusta oczywiście. To jest nasz pierwszy program exe wygenerowany. Zobaczcie, prawie nic się nie narobiliśmy. Ale
Zauważyliście, że nie pokazały mi się takie paski postępu, kompilacji, w ogóle zniknęło całe środowisko, ładnie się pojawił exec. U Was działa to troszeczkę inaczej. I to właśnie chciałbym Wam na początku jako ciekawostkę pokazać, bo o tym zwykle rzadko kto wspomina, żeby pierwsze ustawienia sobie zrobić. Zatem wchodzimy w Tools, Options, proszę bardzo. I tutaj mamy, domyślne ustawienia są takie, że jest pokazywany compiler progress i nie było włączonego tego ptaszka minimize on run. I teraz zobaczcie, jak to się zachowa. Tak jak u Was, pewnie po zainstalowaniu. Klikam. No jeszcze nie. No dobrze, muszę zrobić teraz project build. O, taki proces podstępu poleciał. Pokazało, jeszcze mi kliknęło. Teraz muszę OK kliknąć, żeby to zniknęło. Ale w ogóle się nie uruchomił. O jest, teraz się uruchomił. Widzicie? Żeby to sobie zmienić, dlatego wchodzimy w Tools, Options, jeszcze raz, robimy Minimize on Run, czyli całe, w czasie uruchamiania całe środowisko ładnie nam się schowa na dół i słuchajcie, wyłączamy sobie widok ten Show Compiler Progress. Mi to jest niepotrzebne, tam każdy się kto się będzie wpatrywał w kółko w te biegające cyferki. Jak wyskoczy błąd, to będziemy go obserwowali gdzie indziej. Tutaj nie trzeba. I teraz zobaczcie, jeszcze raz szybciutko. Kompiluj, uruchom i proszę bardzo, mamy formatkę. Zauważyliście pewnie, że ta formatka zawsze wyskakuje gdzieś tu w lewym równym rogu. Gdzie ją szybko? Jak zrobić, żeby ona się wycentrowała na środku? Takich kilka uwag w tym pierwszym naprawdę mega mini poradniczku, zanim coś jeszcze sobie tam wkompilujemy to. Szybciutko. Zobaczcie, po lewej stronie mamy propertiesy, tylko sobie to troszeczkę też przesunę wyżej. Widzicie, tutaj mam form 1, na razie tylko jeden komponent mam, formatka 1. I tutaj widzimy jej propertiesy, a tutaj właściwości. W propertiesach podjeżdżamy prawie na sam dół i tutaj mamy coś takiego jak position. W position wybieramy z PO Screen Center i teraz zobaczcie, wystarczyło, że to ustawiłem. Jak kliknę uruchom, to teraz mi ładnie zawsze na początku przy pierwszym starcie wyskakuje na środku. No to już jest lepiej. Ktoś ma czasami duże monitory, długie, wielkie i tak dalej. Ale cóż, chcielibyśmy szybciutko jakiegoś sobie batona, jakieś Hello World. Co tu zrobić? No to zobaczcie. Klikamy sobie tutaj baton i stawiamy batona na formatce gdzieś, tak? Czy jakiegoś klawisza, przyciska. Później sobie weźmiemy na przykład jakiś T-Label komponent. Ona jest taka malutka, to słuchajcie, żeby tutaj ten napis zrobimy tak. Kliknij, wejdziemy w jej opcję, oczywiście w Properties Caption, to oznacza właśnie ten tekst, który będzie się wyświetlał i wpisujemy sobie tutaj na przykład na, albo inaczej, kliknij przycisk, o taki sobie zrobimy tu napis, ale to jest takie malutkie, słuchajcie, można sobie tu ustawiać to w różnym miejscu, zobaczcie, że tu się pojawiają jakieś takie tajemnicze, fajne linijki, oczywiście w niektórych środowiskach one też się pojawiają, ale w przyszłości zobaczycie, jak fajnie działa edytor borlandowski. Tutaj mamy przycisk, jemu nazwę też możemy zmienić, też jak się spodziewacie będzie miał taką tutaj properties caption, to właśnie do zmiany przycisku. Na przykład tu zrobimy sobie pokaż tekst, jakiś napis sobie zrobimy. Zobaczcie, chcielibyśmy wyrównać, żeby przycisk był takiej szerokości jak ta ikonka, jak to Ctrl, klawisz wciskam Ctrl i strzałka w prawo albo w lewo przesuwa mi go o pojedyncze piksele na formatce. I teraz mogę go, słuchajcie, prawym klawiszem, trzymając Shift z kolei, prawym klawiszem mogę go zawężać, poszerzać, zobaczcie, jak to wszystko ładnie wychodzi, tak? Ctrl Shift będzie mi powodował, że przesuwanie ze strzałką będzie działało troszeczkę szybciej. Formatkę mogę zmienić, proszę bardzo, na jakąś taką malutką. Szybciutko sobie nadamy też tytuł, czyli caption, poszukamy formatki. Otóż zobaczcie, klikam na button. I mamy caption, pokaż tekst, label, mamy kliknij przycisk, ale podobnie możemy poszukać, tu się wszystko ładnie łączy ze sobą na form 1, czyli naszą formatkę i mamy rzeczywiście caption, wyświetla nam się jakieś bzdurne form 1. Po co nam form 1? Nasz, albo inaczej, program numer 1, tak się będzie nazywał ten nasz program, widzicie, który właśnie piszemy. Trzeba by to było jakoś oprogramować, żeby coś się wyświetliło. Jak to oprogramować? Słuchajcie, wszystko jest bardzo fajne i domyślne. Wystarczy w taki komponent kliknąć dwa razy myszką, aby wejść w jego zdarzenie on click. Pamiętacie, to się różnie robi w różnych środowiskach, tu możemy dwa razy po prostu kliknąć i przełączyło nas w ogóle od razu do widoku już kodu, tu gdzie rzeczywiście będzie trzeba pisać kod. Jak tu się w tym poruszać? Z jednej strony mamy te, tu mamy tylko unit 1, zobaczcie, niemal nie widzimy tej formatki. Po co? Tutaj mamy na dole myszką, podjeżdżam code, design i się przełączam pomiędzy jednym a drugim. Wygodnie? Mam nadzieję, że wygodnie. Jeszcze raz, jak chcę szybciutko wejść,
kliknij tekst. Nie będę Wam na dzisiaj omawiał całej struktury kodu, tym się zajmiemy znowu kiedy indziej. Tu sobie zrobimy tab i chcemy coś na tej labelce, na tej labelce je wyświetlić. Ona, ta labelka, jak ona się nazywa? Słuchajcie, przełączę sobie znowu na design, podświetlę label, zobaczcie, on mi tutaj zostaje object inspector, zostaje mi label, przełączę się na kod, tu cały czas labelka widzę, więc widzę, że ma label 1 i piszemy sobie label, już mi podpowiada ładnie, label.caption, proszę ja Was bardzo, dwukropek równa się, niestety, coś za coś, to jest Pascal, a nie język C, trzeba ten dwukropek pisać, gdy robimy przerównanie, trudno, nie mamy tutaj też cudzysłowów, tylko apostrofy, jeśli chodzi o string i szybciutko robimy sobie jakiś string, udało się, wykrzyknik, proszę bardzo i kończymy średnikiem, podobnie jak w C. Zobaczcie, przełączymy się na design. A więc po skompilowaniu, jak klikniemy tutaj, powinien się wykonać kod, który wyświetli nam coś na tej labelce. No więc spróbujemy. Uwaga, klikamy kompilację, proszę bardzo, nasz program nam się uruchomił, klikamy pokaż tekst. Udało się, tada, widzicie? Bardzo fajne, prawda? Teraz oczywiście szybciutko na sam koniec, bo każdy jest ciekawy, no dobra, ale gdzie ten exec jest, gdzie on jest fizycznie, jak on się nazywa i tak dalej. Słuchajcie, sprawa jest prosta, znowu sobie rozwijamy środowisko, w razie czego tutaj zawsze możecie podjechać, na przykład na project i on pokazuje, w jakim jest folderze. Jakiś głupawy folder, C, users, admin, documents, embarcadero, coś tam, bardzo długa nazwa. Tutaj też go zawsze widać. Widać, że jest profil debug, a zróbmy sobie relaysa. Zaraz zobaczycie, czym to się różni. Spróbujmy sobie zrobić z tego projekt, który zapiszemy na dysku, ale tam, gdzie my chcemy, a nie w jego domyślnej lokalizacji. Jak to zrobić? Wchodzimy szybko w file i robimy. Zobaczcie, że tu jest save'ów. Boże, ktoś powiedział kiedyś save, save as, save project as, save all. Co tu wybrać? Na początek, jak zakładamy nowy projekt, klikamy save all. Zobaczcie, dzięki temu wszystko będziemy po kolei nagrywać. Tylko teraz musimy wybrać lokalizację, gdzie chcemy to umieścić na dysku. Ja zwykle sobie, nie wiem jak Wy, robię coś takiego. Dysk C, zrobię sobie folder na przykład projekty Mirek K. 36. Taki sobie folder zrobię. I teraz w tym folderze sobie, tu cały czas mi chcę zapisywać plik PAS pierwszy, ale to jeszcze nic. Tutaj sobie zrobię mój pierwszy, bez spacji, tutaj można by było spacji, ale ja nigdy spacji nie piszę, projekt. I dopiero teraz jak w ten projekt pierwszy kliknę, dwa razy wejdę, to mogę w nim zapisać pierwszy plik, który tutaj się zapisuje jako unit 1 PAS. Nie żadne C, nie C++, nie CPP, tylko unit 1 PAS. Klikam zapisz. Ale on mnie tu dalej pyta o coś. Chcę zapisać teraz całą nazwę plik projektu tak zwany. Na podstawie to tego pliku będzie się generowała nazwa pliku exe. Pamiętajcie o tym. A więc tutaj warto wymyśleć jakąś fajną nazwę. Jak będzie się docelowo Wasza aplikacja nazywała. Zobaczcie, ja zmienię tu sobie na przykład na test. Podkreślenie 01. Tak będzie się nazywał exec po wygenerowaniu. Zaraz zobaczymy gdzie i jak. Klikam zapisz i w zasadzie zobaczcie, to save all spowodowało mi, że wszystko się zapisało na dysku. Zobaczmy szybciutko gdzie, bo już kończymy ten poradnik. To miał być szybki, quick poradnik, naprawdę taki na szybko dla delfiarzy. Projekty, proszę bardzo, wcześniej miałem projekty Android, teraz projekty Mirek K36, mój pierwszy projekt i zobaczcie, co tutaj mamy. Unit 1 PAS, Unit 1 DFM, ten właśnie test 01 deploy i test 01 dpr. Kilka takich różnych plików, jeszcze lokal. Nic nie widzimy tutaj nigdzie egzeka. Jak go znaleźć? Zanim go znajdziemy, to słuchajcie, musimy go po raz pierwszy wygenerować. A więc klikamy uruchom jeszcze raz. Moglibyśmy Ctrl F9. Proszę bardzo, pojawił się tutaj, widzicie? Folderek win32. Proszę bardzo i folderek relays, ponieważ wybraliśmy sobie relays i w końcu mamy nasz ukochany, słuchajcie, egzek. A więc zobaczcie, teraz już mogę sobie nawet tego egzeka złapać prawym klawiszem myszki, wysunąć na pulpit, on samodzielnie i zrobić nawet nie utwór skróty tutaj, tylko przenieść tutaj, ale zrobię skrót. Proszę bardzo, test 01 skrót. Jak kliknę go teraz, to proszę bardzo, udało się, wszystko działa. I teraz już miałem Wam ostatecznie pokazać jeszcze coś takiego, że tu się zrobił, jak to będzie działało, gdy będziemy działali z profilem debug. Otóż jak teraz sobie przełączę na debug, na razie to jest nieważne po co, później Wam pokażę. I teraz uruchomię program, to zobaczcie, powstał mi tu jeszcze folder debug. I teraz, żebyście się przypadkiem nie zmylili, bo jeśli na przykład to czasami może człowieka wprowadzić w osłupienie, gdy zrobię tekst, żeby mi się to zmienił teraz na przykład na
Mirek K36 po prostu ma się wyświetlić i uruchomię ten program, to zobaczcie, jaka teraz będzie ciekawa rzecz. Klikam pokaż tekst, pokazuje mi się Mirek K36, ale gdy odpalam z tego skrótu, żeby pamiętać później, na którym profilu działamy, bo to nieraz można się pomieszać, to mi się odpalił tamten egzek jeszcze stary, prawda? Z udało się, z folderu Relays. Mamy zatem ten z debuga. Oczywiście to sobie można na czas debugowania, sprawdzania, później zobaczycie, jak robić to równolegle w jednym i w drugim. Dobra, to by było na tyle, naprawdę miała być szybka, a taka... Szybki poradniczek dla tych, którzy chcą się zdelfinić troszeczkę. Powiedzcie mi, czy Wam się podobało, czy jest sens, żebym dla Was specjalnie przygotowywał dalej tego typu poradniki na temat Delphi. Mam nadzieję, wierzę w to, że jeśli chodzi o Delphi, to mogę Wam naprawdę dużo pokazać. I czy chcecie się ze mną pouczyć? Jak chcecie, to pamiętajcie o stronie Embarcadero. Jeszcze zdaje się jest darmowo do pobrania Delphi Starter. Zapraszam Was. Później może być bardzo miła zabawa. Będziemy się uczyli i słuchajcie, działali, a wiecie, że przecież spójrzcie, zmniejszymy sobie środowisko całe tutaj na dół. Przecież te moje wszystkie programy, takie jak MK for Calculator, AVR Player, który też, o tutaj mam jakiś abstract error, bo to stara wersja jeszcze programu, ale MK for Calculator, Eclipse Gadget, Lejek, no przecież pamiętacie o ATW Wi-Fi, to wszystko pisałem właśnie w Delphi, słuchajcie, w Delphi. Nie po to, żeby mówić, że Delphi jest lepszy od jakiegoś C-Sharpa, tfu, broń Boże. Namawiam wręcz wszystkich do nauki C-Sharpa równolegle, albo może jak chcecie, to tylko C-Sharpa. Ja dlatego mówię o tym Delphi, ponieważ po pierwsze, bardzo lubię sam osobiście Delphi, jestem przywiązany, bo niemalże 30 lat w tym siedzę w Delphi, a więc mam też dużo w tym do powiedzenia i pokazania. Po drugie, bardzo szybko uważam, że można w tym stworzyć aplikacje, które się uruchamiają jako niewielkie pliki exe bez konieczności używania dotneta. Największa ciekawostka i zaleta jest taka, że takiego exeka, słuchajcie, bierzecie z ekranu, znaczy z komputera, przenosicie na dowolny Windows, od Windowsa XP począwszy i nieważne, czy tam jest jakiś koci dotnet, czy nie ma dotneta, to Wam działa na XP-ku, w Vista, Windows 8, 8.1, Windows 10 i nieważne, czy 32, czy 64-bitowy. I to mi się podoba w Delphi. Małe, szybkie programiki, żeby robić w Delphiaku. Miodzio. Bravissimo. Dziękuję. To by było na tyle. Pamiętajcie, czekam na YouTubie, ale na YouTubie, na dole. Ilu Was się zgłosi, żeby kontynuować ten odcinek? Jeśli gdzieś indziej będziecie dawali mi znać, uznaję, że nie ma głosów. Po prostu chcę zobaczyć na YouTubie, czy jest zainteresowanie, czy robimy dalej poradniki o Delphi. Jeśli się nie zgłosi Was wielu, to oznacza, że chyba nie za bardzo to był dobry pomysł, żeby robić poradniki o Delphi. A więc czekam na Wasze głosy. Przekażcie tę informację znajomym. Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Zobaczę, czy jesteście ze mną, Delfiarze. Łączmy się. Myślę, że warto się pobawić. A ciekawostki, jakie będziemy robić w Delphi, będą fajne. Hejka, żegnam, pa, pa.